dać. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, to bardzo doniosła chwila, jeśli mówimy o naszym języku, o jego poprawności. Pozwolę sobie najpierw coś zacytować. Jak trudno niektórym zrozumieć, że można być normalnym człowiekiem, mieć wolę pomocy, a nie szkodzenia, nie szukać haków na ludzi, upominać bez zadawania bólu, dochodzić prawdy bez zacietrzewienia, nie pamiętać doznanych przykrości, wybaczać chociaż czasem boli, nie zazdrościć, że ktoś ma szczęście, wierzyć w dobre intencje drugich, wątpić we wszelkie sensacje, odrzucać pomówienia, współczuć w upadku, cieszyć się z czyichś sukcesów, darzyć szacunkiem, dzielić radością, zachwycać uśmiechem, walczyć z problemami, a nie z ludźmi, w chwilach trudnych używać własnego rozumu, umacniać wiarę w drugiego człowieka i wierzyć, że dobrym słowem można uleczyć. Jeśli ktoś to zrozumie, nasz język stanie się bardziej przyjaznym i jeszcze bardziej polskim. Wysoka Izbo, kiedyś mówiło, jeśli ktoś się wyraził, wyszedł poza językowe parametry przyzwoitości, to mówiono, że wyraził się nieparlamentarnie. A przez to należy domniemywać, że język parlamentarny musiał być zawsze językiem poprawnym. Chciałbym takiej Wysokiej Izbie przekazać zadanie domowe, byśmy odrobili je i przemyśleli. Czy język, który jest z tej Izby emitowany do całego społeczeństwa, jest językiem poprawnym, językiem przykładu? Czy ktoś może się na nim wzorować? Na tym głęboko warto się dziś zastanowić, dziś, kiedy debatujemy nad poprawnością języka polskiego. Językiem polskim mówimy do Polaków. Językiem polskim, a już tak głębiej wczuwając się, mówimy do swoich braci, których nas łączy sióstr, których nas łączy to, że jesteśmy Polakami. A często językiem tworzymy wielkie podziały i wielkie wyłomy pomiędzy ludźmi. I to idzie, ten idzie przykład z góry, przekazywany poprzez media, które z tego akurat mają wielkie profity, wielki interes i nawet często w środkach społecznego przekazu ukochany ten język, język wulgaryzmów, język obrażania ludzi. I często dochodzi do tego, że jeżeli mówi się normalnym, merytorycznym głosem do ludzi, ludzie tego nie słyszą, dopiero zaczynają słyszeć krzyki i wulgaryzmy. I to się, czy możemy dziś, debatując nad tematem języka polskiego, uznać, że to ma być normą? Mamy to usankcjonować jako normę? Otóż nie, Wysoka Izbo, uważam, powinniśmy przeciwdziałać. Wszyscy zresztą, jak się przysłuchuje głosom w dyskusji, to wszyscy akurat rozumieją potrzebę poprawności języka polskiego. My także. Obyśmy to byli w stanie wcielić w życie. Dziękuję.